Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w najnowszym odcinku z Alexa. Znajdujemy się aktualnie w Ignadonie, w repozytorium albów. Pójdziemy oddać tą książkę o tych wpisach różnych matematycznych tej lasce, która tutaj miała swoje małe laboratorium. Oto twój zbiór wzorów. Oto twój zbiór wzorów. Nareszcie! Tego potrzebowałam! Dobra robota! Proszę, to dla ciebie. A teraz wrócę do pracy. Potrzebujesz pomocy ze swoimi zadaniami? To dość skomplikowane obliczenia. Większość ludzi byłaby nimi przytłoczona. Bez obrazy. Spróbuję. W porządku. Niech pomyślę. Dobra, słuchaj. Alp nabywa rzeźbę wykonaną z czystego eleksu za 600 kryształków eleksitu. Następnie sprzedaje ją za 700. Podejrzewa, że może zyskać na tym więcej, więc odkupuje ją za 800. Ostatecznie znajduje klienta, który płaci mu 900 kryształków. Jaki osiągnął zysk? On dostał za 500, sprzedał za 600, czyli zarobił 100. Zakupił za 800, czyli był minus 200 i sprzedał za 900, no czyli zarobił 100. Zarobił 100 kryształków eleksitu. Niezupełnie. No jak nie? Matematyka nie jest chyba twoją mocną stroną. Bez wątpienia chciałeś dobrze, ale teraz ciebie też prawdopodobnie... A Jezusie. Myślałem, że zarobił 100. Zarobił 200. Trudno. Jak się nie udało, to się nie udało. Tak więc materiał edukacyjny, że w przyszłości za kilka dni mam się udać. Dobra, czyli z Iricą musimy teraz pogadać. W końcu. Tak, jak już mamy bardziej rozwinięty ten jetpack i już mamy trochę tego paliwa, to dużo przyjemniej się lata. Dużo dalej możemy tak w ogóle latać. Jest jakaś miksturka. Ukradnijmy to wszystko. Rono, dożyć taka okazja. Co tak długo? Miałem problemy w kraterze. O, jest Skibor. Nie obchodzi mnie to. Zrobiłeś, o co cię prosiłam? Tak, oczywiście. Zdobyłem nawet coś ekstra. Proszę. Nie myśl sobie, że mnie tym przekupisz. Moja cierpliwość się wyczerpała. Natychmiast udaj się do Silosu i weź swój przydział. Twoja niekompetencja jest nie do przyjęcia. Koniec z tym. Nie inaczej. Jak śmiesz tak po prostu się tu zjawiać? Bo nas nie lubi? Nie zamierzamy tolerować cholernych zdrajców. Oj tak, nie lubi nas. Przysłał mnie Eleksetor Azog. Nie obchodzi mnie to. Pamiętam, co zrobiłeś. Obaliłeś hybrydę. Zniszczyłeś konwertery. Pozabijałeś naszych ludzi. Gdyby mi pozwolili, załatwiłabym cię tu i teraz. Z hybrydą nie czekała was żadna przyszłość. Nikogo innego także. Zrobiłem to, co musiałem. I sądzisz, że miałeś prawo sam o tym decydować? Słuchaj, jeśli chcesz mnie zabić, to się nie krępuj. Ale czy byłby w tym sens? Z tego, co zauważyłem, świetnie sobie radzicie. Czy między wami przypadkiem coś było? Bo ta zdzira naprawdę mocno świruje. Jeśli chcesz jeszcze pożyć, zamilcz. Och, ale się boję. Lepiej mnie posłuchaj. Twoja ocena sytuacji okazuje się równie ograniczona, co ty sam. Nasze zapasy eleksu wołają o pomstę do nieba. Straciliśmy połowę terytorium. Walka z najeźdźcą pochłania ogromne ilości zapasów. Jak zamierzacie temu zaradzić? Jak tylko się da.
Moim zadaniem jest dbać, by nikomu z nas nie stała się krzywda. Pamiętaj o tym. Tym bardziej, że i tak ledwie cię toleruję. Jeszcze nie widziałem cię tak wściekłej, Iriso. Ciekawe dlaczego, prawda? Mimo to nie o tym rozmawialiśmy. Skoro tak ci uprzykrzam życie, to dlaczego w ogóle rozmawiamy? Niech twoi agenci pociągną za spust. I razem ze mną wystąpią przeciwko Azokowi? Nie sądzę. Niemniej jednak, szybka śmierć to dla ciebie zbytek łaski. Czego ode mnie oczekujesz? Że zniknę? Wybór należy do ciebie. Ucieknij jak wcześniej, albo spróbuj naprawić wyrządzone krzywdy. No jakie wyrządzone krzywdy? Przestań marnować mój czas i wynoś się. Gdzie przyda się moje wsparcie? Najpierw ktoś w ogóle musi cię o nie poprosić, a lista chętnych będzie raczej krótka. Skibor nie odmówił mojej pomocy. O czym ty mówisz? Skąd wy się znacie? Towarzyszyłem mu podczas pewnego krótkiego zadania. Jeśli to prawda, Skibor wszystko potwierdzi. Cholera! Co tam się stało? Ruszać się! Wszyscy za mną! Jakiś wybuch? Ciekawe. Widzę, wszyscy tutaj biegną. O kurde. Co się dzieje? Gadaj! Coś tu wybuchło i to porządnie. To jest chyba ten silos z tym. Skibor jako ostatni. Ostatni co? Przyszedł tu wziąć Elex, a potem... W tych silosach właśnie jest nagromadzony Elex. Wielki wybuch i... Wystarczy. Wszyscy mają wracać do pracy. Od teraz ja się tym zajmę. Tak jest. Mów natychmiast! Czy to twoja robota? Wróciłeś do nas, by nas zaatakować? A, na pewno. Co? Przecież przez cały czas byłem z tobą. Nie rób ze mnie kretynki! Zjawiasz się tu znienacka po iluś latach, razem z naszym agentem, po czym zarówno on, jak i jeden z naszych silosów wylatują w powietrze. Przypadek? Nie sądzę. Daj mi spokój. Co miałbym na tym ugrać? Na pewno więcej niż Skibor. Podczas gdy ty usilnie się wszystkiego wypierasz, jego można już tylko zeskrobać z podłogi. Szkoda. Trzeba docieć, kto naprawdę za tym stoi. Kto naprawdę za tym stoi? Jeśli rzeczywiście nie masz z tym nic wspólnego, to w twoim interesie leży, by dostarczyć mi odpowiedzi. Do roboty. Zbadaj każdy trop. Chcę wiedzieć, co tu się dokładnie wydarzyło. Muszę złożyć meldunek Eleksetorowi Azokowi. Za godzinę zdasz mi raport. Ruszaj! Co jest? Nie ma tu nic do oglądania. Ciekawe. Od razu sobie to zaznaczymy i sprawdźmy, co tu jest ciekawego. Ten metal nie wygląda, jakby pochodził z silosu. Dziwne. Może jakaś bomba została tu przyczepiona? Siarka. Na pewno nie pochodzi z silosu. Być może zawierała ją bomba. Ktoś podłożył bombę pod silos. Kawałki ciała ludzkiego. Wybuch musiał rozerwać Skibora na strzępy. To jest resztka Skibora. Strażnicy przy silosie wiedzą więcej na ten temat. Koda. Elex z silosu. Silnie skażony. Coś jeszcze tutaj mamy? Do przeklikania? Chyba nie. Są jeszcze jakieś części. Same metal. Same części silosu. Nic podejrzanego. Dobra, to było chyba na tyle. Dowódczyni Irisa. A teraz przestań zadawać pytania. Agenci wszystkim się zajmą. Możesz więc wracać do pracy. Ruchy! Pogadajmy z tym ziomkiem, bo on widział Skibora.
Opowiesz mi więcej o eksplozji? O, była ogromna. Upadłem na plecy. Co stało się tuż przed wybuchem w Silosie? Już mówiłem dowódczyni Irisie. Skibor chciał odebrać swoją porcję eleksu. Przepuściłem go i po kilku minutach wszystko trafił szlak. Czy Skibor zachowywał się podejrzanie? Nie. Na dodatek nie miał przy sobie nic tak dużego, co można by zdetonować z takim skutkiem. Urządzenie takich rozmiarów zauważyłbym natychmiast. Czy ktoś zdołałby podłożyć bombę w Silosie wcześniej? No ktoś musiał. To wykluczone. Cały teren jest bez przerwy monitorowany. Przecież ktoś musiał w jakiś sposób dokonać tego zamachu. Też tego nie rozumiem. Nie da się tego wyjaśnić w sposób logiczny ani wiarygodny. Nic więcej ci na ten temat nie powiem. Dobra, czyli nic w sumie się od niego nie dowiedzieliśmy. Nie znajdę. Muszę powiadomić Irisę. Pójdźmy do Irisy. Dobra, tutaj mamy Irisę. Pogadajmy z nią. Nie wiem, co dokładnie wydarzyło się przy Silosie. Wszystko jednak wskazuje na zamach bombowy. Co ty nie powiesz? Zaraz jeszcze uznasz Skibora za sprawcę. To jedna z możliwości, tak. Odkryłem też, że metal przy jego zwłokach nie pochodził z Silosu. Dziwny metal. To rzeczywiście wskazywałoby na tę twoją teorię o bombie. Mimo to potrzebuję mocniejszych dowodów. Eleksator Azog żąda faktów, a ty mu je podasz. W porządku. Czym powinienem się zatem zająć? Ślady znalezione przy Silosie dostarczyły nam za mało informacji. Przyda się nowy punkt odniesienia. Co z przeszłością Skibora? Anuż tam kryją się odpowiedzi. Niekoniecznie. Nasi agenci cieszą się pewnymi przywilejami. Przesłuchiwanie ich może mieć przykre następstwa. Niewiele mnie obchodzą ich przywileje. Zamierzam prowadzić śledztwo na własnych warunkach. Niech będzie. Czas nas goni. Zgodzę się na wyjątek. Niniejszym zezwalam ci przeszukać jego mieszkanie, zanim stracimy kolejny silos. O, super. A gdzie się znajduje jego mieszkanie? Gdzie znajduje się kwatera Skibora? W sektorze agentów, rzecz jasna. Dobra, zaznaczmy sobie od razu, żeby nam się tutaj pokazało jego mieszkanko. Raczej pokój. To jest ten ksel. Tutaj wszystko wybuchło. A tutaj są te kwatery mieszkalne. Tędy i tutaj. Okej, okay, to jest jego kwatera. Ciekawe, co tu znajdziemy. Średni napój eleksowy tu znajdziemy. Super, bardzo mi się to podoba od razu. Myślę, że byśmy mogli go wypić. Daje nam jeden punkcik atrybutów. Jest jakiś miecz. No nie powiem, chciałbym. Chciałbym go zabrać, ale nie jest to. Nie jest to proste. Tak, tu były schody. To będzie kwatera Skibora. Co tutaj robisz? Przeszkadzasz w toczącym się śledztwie. Masz jakieś imię? Zarik. A skoro się dowiedziałeś, to lepiej odejdź. Jeśli ktokolwiek musi stąd iść, to prędzej ty. Zjawiłem się tu na prośbę Irisy.
Irisy? To wszystko zmienia. Stoimy po tej samej stronie. Wygląda na to, że obaj szukamy sprawców zniszczenia Silosu. Irisa nigdy o tobie nie wspominała. Nic dziwnego. Zadanie przydzielił mi Eleksator Azog. Pragnie przyspieszyć dochodzenie, dlatego zaangażował się w tę sprawę na równi z dowódczynią Irisą. Niestety sam zbyt wiele nie dokonam. To może sobie pomożemy. Dobra, niech będzie. Doskonale. Udało mi się już zgromadzić pewne informacje. I co do tej pory ustaliłeś? Nie odkryłem żadnego związku z Kibora z wybuchem. Ta kwatera nie różni się zbytnio od pozostałych. Te same meble, wyposażenie. Z jednym wyjątkiem. Sejfem. Niestety nie zdołałem go otworzyć. Dwie góra, trzy laski dynamitu i buch! Stanie przed nami otworem niczym uda cichodajki. Ten sposób nie wchodzi w grę. Bez wątpienia zawartość też uległaby zniszczeniu. Stojąc jak banda debili, też raczej nic nie wskuramy. Co nam w takim razie zostaje? Odkryć jakieś hasło. Istnieje znacznie lepsza opcja. Dałem radę złamać mechanizm blokady, który nie pozwalał włamywaczom wpisać kodu. Niestety go nie znam i w tym tkwi szkopuł. Gdzieś pewnie znajduje się jakaś wskazówka. Nic nie wpadło mi w oko, ale ty też się na wszelki wypadek rozejrzyj. Nie odejdziemy stąd, dopóki nie dostaniemy się do środka tego cholerstwa. Poinformuj mnie, jeśli się na coś natknie. Dobra, musimy przeszukać wszystkie. To było wyjątkowe. Papiery, nagranie z Kibora. 10:32, 13:57, 19:48, 23. Okej, mamy już tutaj jakieś. To było wyjątkowo chujowe. Wskazówki. Pogadajmy z Zerkiem. Mam nagranie. Mam nagranie, które przypuszczalnie nam pomoże. Szacuneczek. Musiałem je przeoczyć. Skąd jednak pomysł, że będzie zawierać kod? Ponieważ wymieniono na nim losowe liczby. Co to za liczby? 10, 32, 13, 57, 19, 48, 23. Mimo to moim zdaniem wiadomość wydaje się niepełna. Nie ma tu żadnej losowości. To godziny i wiem, czego brakuje. O! Niby skąd? O każdej z tych pór Skibor otrzymywał przydział Eleksu. Moim obowiązkiem było to wszystko wyliczyć. Brakuje czternastki. Jeśli pozostałe trzy liczby okażą się błędne, to ostatnio bez wątpienia otworzymy sejf. Wprowadź ją. Wtedy wyjdzie na jaw, czy się pomyliłem. Możemy. Pytanie, bo nie pamiętam, jakie to były. Nie pamiętam, jakie to były. Derek powiedział, że ostatnie liczby. 2, 3, 1, 4. Dobra, 2, 3, 1, 4. Pasuje. Gotowe. Ubranie kleryka. O! To ciekawe. Zobaczymy, co powie o tym Zarik. Otworzyłem sejf z Kibora. Co ukryto w środku? Ubranie kleryka. Mówi ci to coś? Nic. Tylko rodzi kolejne pytania. Chcę się jednak temu przyjrzeć. Na pewno tkwi w tym jakiś... Czyżby Skibor był kiedyś klerykiem? Weź je. Śmiało. Ciekawe. A? Co takiego znalazłeś? Ślady Eleksu. Choć wcale nie powinno ich tam być. Porcje Eleksu dla Skibora pakowano w sposób szczególny. Konsumował je, nie naruszając pieczęci. Co? Dlaczego? Było to konieczne, by podtrzymać proces zmian, jakie przechodził. Towarzyszyłeś Skiborowi w drodze do depozytorium. Zgadza się? A. Tak. I co z tego? Czy przytrafiła ci się okazja, by przeszukać jego rzeczy w trakcie podróży? Czy miał przy sobie Eleks? Taki, którego nie zalakowano? Tak. Poczęstował mnie nim, zanim dotarliśmy do depozytorium. Dziwne. To wszystko robi się nad wyraz skomplikowane. W
każdym razie trzeba zgłosić to odkrycie. Irisa pewnie bardzo się niecierpliwi. Zajmę się tym. Za mną. No ej, totalnie ci odwaliło? Ej, to nigdy nic nie pasuje. Irytujące jest. Chyba ją wywalimy z grupy. Weźmiemy kogoś innego do pomocy. No szkoda, że nie można tak przelecieć, bo jest troszkę za nisko sufit. Pogadamy później. Dowódczyni Iriso, zakończyliśmy dochodzenie w kwaterze Skibora. W takim razie zjeżdżaj do Azoka, czy gdzie tam cię poniesie. Nie chcę słuchać raportu od ciebie. Sądzę, że to kluczowe, bym ja przedstawił wyniki. To musi poczekać. Muszę pomówić z twoim towarzyszem. Dlaczego współpracujesz ze zwiadowcami Azoka? To nie należy do twoich zadań. Zarik dotarł do kwatery Skibora przede mną. Ja... To kłamstwo. Przyszedłem tam w samą porę, aby powstrzymać go przed zniszczeniem ważnego dowodu. Twoim zdaniem to właśnie chciałem zrobić? Jego reakcja mówi sama za siebie. Najlepsze, co można uczynić, to usunąć go z... Ale śmieć. Kłamie. Chciałbyś, co? Cisza! O jaki dowód chodzi? W sejfie Skibora leżał mundur kleryka. Ponadto odkryłem, że handlował Eleksem na czarno. Swoją drogą jego dostawca stoi przed tobą. Sytuacja jest jasna. Skibor był podwójnym agentem, a Jax jego wspólnikiem. Zaraz skopię ci dupę. Oto twoja sytuacja. Dosyć. Interesują mnie fakty, a nie przypuszczenia. Natychmiast udaj się do Azoka i oczekuj dalszych rozkazów. Ale... Odmaszerować! Tak jest. Oby tym razem moje rozkazy zostały wykonane co do joty, bez dalszych komplikacji. Ale śmieć z tego gościa. Zarik próbuje mnie wrobić, nie widzisz tego? Nie absorbują mnie wasze sprzeczki. Nie zdajesz sobie sprawy z powagi sytuacji, prawda? Wiesz, co się stanie, kiedy depozytorium upadnie? Jeśli te niekończące się ataki osłabią nasze morale? I tak ledwo stawiamy opór najeźdźcom. Bez naszego udziału zagłada czeka nie tylko Ignadon, lecz także cały świat. Poziom zabezpieczeń bazy stanowi gwarancję przetrwania nas wszystkich, włącznie z tobą. Zrobiłem, o co prosiłaś. Czego jeszcze chcesz? Żebyś dalej prowadził tę sprawę. Podejście Zarika ma swoje wady. On nie potrafi się skupić i wyciąga błędne wnioski. Główny cel ataku, jego sprawca. Trzeba ustalić, co dokładnie zaszło. To, czy Skibor rzeczywiście posiadał nielegalny Eleks, to drobiazg w porównaniu z resztą naszych problemów. Jeżeli ludzie wciąż będą mi rzucać kłody pod nogi, nie zajdziemy daleko. Poradzisz sobie. Raz już zdołałeś odszukać poszlakę. W związku z tym rozkazuję wam kontynuować współpracę. Wykorzystasz swoje bogate doświadczenie i udasz się do kleryków pod dowództwem Zarika. Jeśli Skibor faktycznie działał jako podwójny agent, w ich bazie znajdziemy na to dowody. Zrozumiałem. Sprawdzę, czy klerycy są w to zamieszani. Razem sprawdźcie. Zarik przypilnuje ciebie, a ty jego. Straż! Będziecie towarzyszyć Jaxowi, dopóki nie opuści terenu depozytorium. Ma rozkaz natychmiast udać się do kleryków razem z Zarikiem. Tak jest. Nie potrzebuję niańki. A ja kolejnych problemów. Znikaj stąd. Idź się dogadać z Zarikiem. Słyszałeś, dowódcę. Idziemy. No weź, co ty odpierdalasz? Rzeczywiście strażnik do nas dołącza. Okej, zobaczymy. To jest w ogóle ten Zarik. Ale to za chwilkę. Najpierw sobie zapiszemy. Spytajmy Azoka, gdzie on jest. Szukam Zarika. Opowiedział mi, co się stało. Podobno twoja pomoc na niewiele się zdała. Czego dokładnie od niego chcesz? Zamierzam pójść z nim do kleryków. Mogą być zamieszani w atak na Silos. Zakładam, że zleciła wam to dowódczyni Irisa. Wypuszczam go tylko na tej podstawie. Poszukaj go w sektorze zbieraczy.
Miał się tam udać, aby coś sprawdzić. Okej. No dalej, ruszaj się. Marsz do sektora zbieraczy. Zaczynasz mnie ostro wkurzać. Po prostu staram się dopilnować, byś nie trwonił czasu i spełnił zadanie. Do dzieła! Możemy tędy? Nie. Szkoda, byłoby szybciej. Ale jak nie, to nie. Szybkość tutaj przeniesiemy. Nie ufam agentom. Twój brak zaufania. Tutaj mamy Sarika. Mam cię, gnoju. Znów się spotykamy. Pytanie, czy to on? To on nie wysadził tego. Jesteś mi winien wyjaśnienie. Poza tym stoisz mi na drodze. Co tutaj w ogóle robisz? Irisa kazała nam zinfiltrować kleryków. Do reszty ją pojebało? Mnie też nie przypadło to do gustu. Po pierwsze morderca, a po drugie zdrajca. Jak ci się coś nie podoba, to pomów z Irisą. Ja mam dość twojego pieprzenia. Nie można sprzeciwić się jej rozkazom. Pod karą śmierci. Obaj o tym wiemy. Wspominała o czymś jeszcze? Przekazała mi komendę. Błąd. Musisz podporządkować się poleceniom Zariki. A, głupi strażnik. Rozumiem. Kwestionujesz moją rzetelność, a potem kłamiesz. Uznaję nasze rachunki za wyrównane. Zanim wyruszymy, doprowadź swój sprzęt do porządku. Nie zamierzam po drodze dzielić się z tobą amunicją. Jak będziesz gotowy, znajdź mnie przy południowym wyjściu. Generalnie? O. Powiesz mi teraz, dlaczego zamierzałeś mnie wrobić przy Irisie? Miałem swoje powody. Jakie? Słuchaj, jedyne co nas łączy... Jeśli ci nie zaufam, to nasza współpraca staje się bezwartościowa. Po prostu cię nie trawię. Rozumiesz? Coś jeszcze? I powinienem od tak się z tym pogodzić? Twój wybór. Odebrałeś mi radość z naszego zwycięstwa. Mogliśmy zostać panami świata. Zamiast tego każdy, kto był mi bliski, gnije teraz w ziemi. Dla mnie to wystarczający dowód, by nazwać te Okej. Czy on też nas nie lubi za to, że pokonaliśmy hybrydę? Odpowiedzi. Czy... Nie zaprzątaj... Dobra. W takim razie spierdalajmy. Robota z... Od ciebie zależy. Czy to oznacza, że wreszcie mam cię z głowy? Raczej to, że Idź po swój... Super. Co planujesz? Wkrótce się dowiesz. Zaznaczmy sobie tę misję w ogóle. Rozkazów i sieć cicho. Panie, gdzie... Baza kleryków się znajduje? Ono była gdzieś tutaj. Ja nie wiem, czy to nie jest teraz nowa baza kleryków, tak więc kawałek będziemy mieli do przejścia. Ale nic innego i tak teraz nie mamy do roboty. Dlaczego nie mogli zapobiec temu, co stało się w Silosach? No i się myślę, że to jest najlepsza opcja, jaką możemy aktualnie wykonać. Dano to nam też sporo doświadczenia, a troszkę ponad pół poziomu nam brakuje. Do poziomu 20 i zostania... Wandalem otrzymamy wtedy nową zbroję oraz, no wiadomo, nową hierarchię. Będziemy wyżej w hierarchii we frakcji Morkonów. 20 poziom był nam do tego potrzebny. Zostało tylko gówno i ruiny. Mówisz to za każdym razem. O, tu jest paczka papierosów. Właśnie karton. To jest to. Znasz centrum operacyjne? Super, kleryków? Znalezisko. Nie. Kiepsko. A co?
Próbuję coś ustalić i twoje durne pytania mi w tym nie pomagają. No dalej, ruchy! Dobrze, już wcześniej tutaj powybijaliśmy wszystkich. Mamy tu teleporter. Nieźna osada. Ja bym pozabierał stąd wszystkie rzeczy. No tu mamy stara apteczka, trochę złomu. Elexit oraz paczkę papierosów. I save. Ready. Sprawdźmy, jakie tu może być hasło. Zero pasuje, trójka jest w innym miejscu. Trójka może być na początku. Dajmy na to, że będzie szóstka i ósemka. Pasuje. Gotowe. Mamy tutaj brodaty topór. Modyfikator wytrwałości. Plus 20 do witalności. Jakieś żerełko oraz kryształki. Całkiem przyzwoity łup. A tu mamy średnią torbę elixitu. I trochę złomu. A stara stacja paliw. Tędy. Świat mocno się zmienił. Kiedyś Ignalon był krainą zupełnie inną. Fajną opałkę. Ignadon kiedyś był krainą, która... Tam jest jakiś silny przeciwnik, lodowa bestia. Przejdziemy dookoła zboczem góry. Droga na przełaj byłaby zbyt niebezpieczna. Skoro tak twierdzisz... Chodźmy dalej. Tylko cicho. Nie musisz tupać jak jakiś szakal. Trzymaj się blisko mnie i wypatruj wszelkich ruchów. Wolę ustrzec się niespodzianek. Kiedyś Ignadon był właśnie taką pustynią, ale nie taką pustynią zwykłą, tylko taką wulkaniczną bardziej pustynią. Było tutaj masę pyłu, dużo skał, taki skalisty teren. Ale dostał. Nie chcę mi się śpiewać, ciałko, żeby dostać. Dlaczego stajemy? Oj, kurczaka. Mam złe Pójdę przodem. Ty ruszysz za mną w pewnym. Czy był to jakiś przeciwnik silniejszy? Idź ciszej. Troll hałasuje mniej niż ty. O co tym razem chodzi? Przed nami jest dwóch kleryków. Wyglądają na martwych. Widzę jedynie kilka zwierząt. Nim podejdziemy do ciał, trzeba pozbyć się tych kryształowych szczurów. Sam sobie poradzisz. Oczywiście. Jasne, czemu nie, pewnie. Okej. No nie będzie problem. Choć tutaj zjadają. Ale mamy fajne ataki, takie mocno obszarowe. Dzięki czemu udało nam się na przykład teraz zabić dwa szczuroku na raz. Brakuje jednego ciała. Dlaczego tak sądzisz? Ta dwójka to zwiadowcy. Poruszają się trójkami. Co tu robili klerycy do jasnej cholery? Szukali zasobów. Coraz głębiej wdzieramy się w ich obszar, więc trudniej im o surowce. To był dla nas konieczny ruch. Konieczny? Niby czemu? Ignadon to miejsce ważne pod każdym względem strategicznym. Klerycy nigdy nie zdołaliby obronić tego regionu przed najeźdźcami. Doprawdy? Nie dali rady nam, jak więc chcieliby powstrzymać ich? Gdyby tak rozpatrzyć sprawę, to mają szczęście, że ich przepędziliśmy. Dobra,
Skupmy się na poszukiwaniach trzeciego zwiadowcy. To nas tylko spowolni. Nieprawda. Ocalały z pewnością usiłował dotrzeć do bazy. Nie pójdziemy okrężną drogą. Pewnie znajduje się niedaleko. Zabierz stąd wszystkie przydatne rzeczy. Napastników nie interesował ich ekwipunek. Możemy to wykorzystać. Dobra, pozbierajmy wszystko, co tu mamy. Jeden martwy kleryk, tu mamy eliksir żelaznej skóry. O, super, on daje nam budowę plus jeden na stałe. Od razu sobie go wypijmy. Pozbierajmy też mięsko z tych kroków. Jeszcze jeden leży martwy. Możemy kontynuować podróż. Ruszajmy. Dobrze. W drogę. Atak nastąpił niedawno. Ale najpierw też coś sobie zjemy. Jakieś mięso. Możemy zapisać. O, tu mam kolejny portal. Zahaczymy sobie go od razu. Lodowa przełęcz. Czemu jest taka muzyka jak na jakąś walkę? Nie żyje. Tak sądziłem. Jest trzeci kleryk. Musiał odnieść zbyt poważne obrażenia. Zetknąłeś się już z klerykami. Co doprowadziło ich do upadku? Po prostu mnie to ciekawi. Nic więcej. To wina wiary. Wiara. Nigdy nie pojmę obłędu, jaki kryje się za tym słowem. Nic więcej tu nie zdziałamy. Lepiej choć. To zasadzka! Padnij! Jest normalny. To niebianie, czyli właśnie ci obcy, którymi przyjdzie nam walczyć jako główni antagoniści. Dobra, możemy go dobić. Nie trafiliśmy. Możemy podnieść ich broń w ogóle. Wygląda całkiem fajnie. Czy coś tu jeszcze jest? Chyba nie. Sprawdźmy sobie tą ich broń. Tutaj te kocy dwuręczne. Siła i budowa dużo większa wymagana, ale jest całkiem mocna ta broń. Jak ulepszymy, bo teraz jest oczywiście uszkodzona. Jakbyśmy ulepszyli do zwykłego, ono bije kurde 300. Tak więc bardzo dużo. Znaleźliśmy też sferyczne ostrze. Siła i zręczność. Miecz sferyczny właśnie. Kurczę, fajne obrażenia. Jeśli o to chodzi. Posługujesz się ciekawym stylem walki. Chyba nie wszystko zapomniałeś. Z twoich ust brzmi to jak prawdziwy komplement. Stwierdzam fakt. Gdybyśmy nie pokonali najeźdźców, ich plan by się powiódł. Jaki plan? Zasadzkę zastawiono na kleryków. Zaginięcie zwiadowców szybko wyjdzie na jaw. Ich tylna straż nie przetrwałaby potrzasku. Padliby jeden po drugim. My jednak stanowiliśmy nieznaną zmienną. Tylko dlatego ich plan spalił na panewce. Mimo to jak najszybciej oczyśćmy sobie dalszy szlak. Raz nas zlekceważyli. Nie popełnią więcej tego błędu. Arrakis to niebezpieczny teren. Zdarzenie z nieznajomymi dobitnie tego dowodzi. Zjedzmy coś. Będzie czas na odpoczynek, jak dotrzemy do bazy kleryków. Póki co się nie zatrzymujmy. Wyjaśnijmy coś sobie. Nie zaatakujemy kleryków, rozumiesz? Niezależnie od problemów, jakie się pojawią.
Przede wszystkim zależy nam na tym, by ustalić pewne fakty. Po co mi o tym mówisz? Właśnie się zastanawiałem, dlaczego jest muzyka bojowa, nie? Kalny smog. Przy pomocy broń dwuręcznej chyba nie możemy walczyć w powietrzu? Tak, no. Taka ciekawostka. Wypijmy sobie dwie mikstury. Tu mamy już młody szperacz. Szperaczami już w sumie walczyliśmy. Moglibyśmy go zabić. Jakiś nowy efekt na nas nałożył. A tam ktoś też leży. Raptoroid. Oj, to widzę, że jest silniejszy przeciwnik, bo nie zbliżamy się. Paczka papierosów, symbol Kalana. I stara petka. Idziemy. Zdaje się, że ciągle dochodzi do kolejnych starć. Tam! Skalne smoki! Poradzimy sobie z nimi. Takiej reakcji się po tobie spodziewałem. Chodź za mną. Super! Możemy zapisać. Ponieważ skalne smoki, no, też są takie troszkę silniejsze. Kupimy miksturę. Uważać. Dobra. Kurwa. Dostaliśmy. Ech. Zobaczmy jeszcze raz. Jeden skalny smok, by się przekonać naciął, więc chyba nie będziemy mu przeszkadzać. Dobra, dużo doświadczenia, ale od razu się uzdrówmy, bo to była cięższa walka. Walczyć z nimi niż z tą fioletową hordą. Ich ataki są przewidywalne, co czyni z nich łatwiejszych przeciwników. To problem z ich instynktem. No i skalne smoki padły. Owszem, wciąż czuję jednak coś na kształt niedosytu. Za wolno się z nimi rozprawiłem? Naszym zadaniem jest uporać się z wielkimi problemami. Mimo to wciąż potykamy się o te drobne. Muszę zoptymalizować naszą drogę. Na szczęście znalazłem alternatywę, która przyspieszy nasze postępy. To znaczy jaką? Zobaczysz. A teraz chodźmy.
No z broni mamy teraz ten topór, który bije tą stówkę. A tak to... Złomowy toporek to byłaby najlepsza w sumie broń, jaką możemy używać. Chyba żebyśmy go ulepszyli, to wtedy inna sprawa. Jesteśmy coraz bliżej celu. Przedstawię ci mój alternatywny plan. Przejdziemy przez górę. Ta trasa powinna być wolna od zagrożeń. Tak przynajmniej było ostatnim razem. Chodzi ci o skrót? O ubezpieczenie na życie. W głębi góry ominiemy część niebezpieczeństw. W drogę. Trzymajmy się blisko siebie. Przezorny, zawsze ubezpieczony. Dobra. Możemy pójść, tam jest jakiś otwór, bagienny pająk. Się robi ciemno. A i wlotły jakieś krzaki. Mam jakiś tunel. Co my tu mamy złom? Takie miejsca często stają się drogą przejazdową dla prymitywnych środków transportu. No to stare metro było. Na szczęście albowie nie muszą korzystać z archaicznych ludzkich tworów. Zdajesz sobie sprawę, że idziemy pieszo? Wolałbym korzystać z oblatywacza. Niestety okoliczności na to nie pozwalają. Uważaj, ktoś tu idzie. Szykuj się! Co tutaj robisz? Ty się tym zajmij. Moje doświadczenia z ludźmi... Kim jesteś i skąd pochodzisz? Idziemy spotkać się z klerykami. Czyżby? Człowiek i alb. Niecodzienny widok. Bas chętnie was przyjmie. Bas? Kto to taki? Nasz przywódca. Poszczęściło się wam, dopiero co wrócił. Wpadliście na grupę wędrownych handlarzy. To miejsce służy nam za centrum operacyjne. Zazwyczaj rozstawiamy kram przy drodze. Jednak skoro mamy gości, możemy pozwolić im zaopatrzyć się w sprzęt tutaj. Bez obaw, my nie patrzymy krzywo na nikogo. Nawet na albów. Akceptujemy każdego. Przekaż to swojemu towarzyszowi i chodź za mną. Czy możemy jej zaufać? Nie bardziej niż tobie. Co oznacza nie? Sam chciałeś, byśmy tędy poszli. Nic się w tym temacie nie zmieniło. No to w drogę. Dobrze, nie będę się wychylał. Ty pierwszy. Tak to się robi. Ruszaj się. Co się tak ociągacie? Jesteście tu pierwszymi gośćmi. No pytanie, czy to nie jest jakaś pułapka. Ale chyba nie. Skąd się wzięliście? Większość z nas należała do starego gangu Baxtera, ale kiedy zaczął działać zgodnie z prawem i bawić się w burmistrza krateru, odeszliśmy. Nie zamierzaliśmy stać się częścią jego utopijnego śmietniska w kraterze, dlatego osiedliliśmy się tutaj. Kto powiedział wam o tym miejscu? Znaleźliśmy informacje na papierze ze Starego Świata. Sporo to trwało, mogliśmy ukraść to paliwo. Co nam się trafiło. Później wszystko potoczyło się błyskawicznie. Spakowaliśmy się i ruszyliśmy w drogę. I tyle. To jest jakiś chyba włóczęga? Tak. Stare metro. Już pociągi tędy nie jeżdżą. Witamy w naszych skromnych progach. Baz jest tam. Pomów z nim. Dobra. Możemy pogadać z nim, czemu nie? To jest elikier złodzieja. Chyba nieco zabłądziliście, przyjaciele. Miło was poznać. Mówcie mi, Baz. Prowadzę tu przystań dla zbłąkanych dusz. Ha! Co możemy dla was zrobić? Szukam nowego sprzętu. Macie coś na zbyciu? Dobrze trafiłeś. Zgromadziliśmy wiele porządnych pancerzy. Czego dokładnie szukasz? Pytanie, czy cię na nie stać? Ile bierzecie? Zawrzyjmy umowę. Zapomnij o tym, co mówiłem o zbrojach. Tak naprawdę sami ich potrzebujemy.
Twój milczący koleżka posiada coś, co całkiem by mi się przydało. Jeśli zgodzi się oddać swój pancerz, przepuszczę was. To korzystna propozycja. Radzę, byście ją przyjęli. No, to mi się nie podoba. W ten sposób się stąd nie wydostaniecie. To nie my utknęliśmy tu z wami, tylko wy z nami. Próbujesz mnie przestraszyć, Ofermo? Nie dam się nabrać. Zakład? Czy ja wyglądam na głupca? Bo ty nie. Dlatego zrozum. Prowadzę interes i powinienem dbać o reputację. No dobra, niech stracę. Przystanę na zawartość waszych kieszeni. Jak widzę, są pełne Okej, co byśmy mieli? 500 kryształków? A co powiesz? Liczę na to, że uda się ich zabić. Ty durniu! Pieprzony robot! Musisz sobie z nim poradzić. Jedno się żyje. I miksturę. Dobra. Ten też już leży. Została ta Weronika. Co to ją załatwiła? No to wszyscy. Wiecznie im mało. Bez przywódcy wkrótce przepadną. Nic tu po nas. Chodźmy. Zaraz, zaraz. Najpierw pozbieramy wszystko. Co tu jest ciekawego? Ostrze egzekutora, ostrze kuriera. O, weźmiemy sobie ten eliksir złodzieja. Nic więcej tu nie ma. Tego co widzę. Możemy tak naprawdę iść dalej, ale najpierw byśmy się trochę uzdrowili. Jakie było to ostrze egzekutora? Coś to było takiego. To jest ostrze kuriera, ostrze egzekutora. Dobra, myślę, że to było na tyle w dzisiejszym odcinku. Dalsza droga do kleryków, którzy znajdują się tutaj, czyli tak naprawdę już zaraz będziemy na miejscu. Będzie w kolejnym odcinku. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.